Nazywam się Anna Goczał, jestem nauczycielką języka polskiego, piłkarzy Wisły Kraków. No, nie miałam wcześniej doświadczenia jednak w nauczaniu osób, które pochodzą z tak wielu różnych krajów. Także to była pierwszego rodzaju taka lekcja, jaką przeprowadziłam. Powiem, żeby to było trudniejsze, ponieważ u mnie na zajęciach zawsze staram się od razu używać języka docelowego, także zawodnicy nie mogli używać swoich języków, każdy od razu musiał próbować posługiwać się w języku polskim. Są bardzo mocno zmotywowani, chętni do nauki. Byłam bardzo mile zaskoczona, dopytywali się, chcieli się dowiedzieć, jak się wymawia poszczególne słówka, ćwiczyli bardzo, bardzo chętnie. Jest prymus, nie będę zdradzać, kto to jest, ale no, jest też za tym pewna tajemnica. Prymus mieszka w Polsce już od 3 lat, także z przyczyn powodów osób wiadomych zna już dość nieźle język polski. Dobra. I think to me it's very important that we understand each other in the field. It can only be short words, but that can mean the difference between 0 points, 1 point or 3 points. Cześć, mam na imię Ania, a ty? Miło. A to po moje imię. Mam na imię Ania. Cześć. Mam na imię Ania. A ty? Miło. Mein Nachname ist Miło. Jestem Andy. A. Opcja druga. Mam na imię. Mam na imię Ania. We're living in Poland now. So do I. And I think it's good to understand what is in the papers, maybe. Although it's a lot of rubbish most of the time, but okay. But it makes life easier, and if players are more comfortable, they can concentrate on football more. So it was a good lesson. It was a very nice teacher, which will, I'm sure will keep the interest of the players. So that's okay. Jak się masz? A ty? Dobrze. Jak się masz? Dobrze. 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 Dobrze